Czwartek, 4 marca, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. W ubiegłym tygodniu w Bolesławieckim Szpitalu Powiatowym podsumowano roczny okres jego działania w sytuacji epidemii koronawirusa. Przy tej okazji pojawiły się też wypowiedzi dotyczące najbliższych planów szpitala odnoszących się do działań związanych z leczeniem COVID-19 i powikłań po tej chorobie. Bolesławiecki Zespół Opieki Zdrowotnej dobrze poradził sobie z zadaniami, które narzuciła mu sytuacja epidemii koronawirusa. Modułowy oddział zakaźny dedykowany leczeniu COVID-19 jest tego najlepszym przykładem. Przy okazji podsumowania niemal roku działalności na tym polu dyrektor szpitala powiatowego przedstawił też plany dotyczące ozdrowieńców, których dotykają po-covidowe powikłania. Myślimy cały czas o przyszłości, o wychodzeniu z pandemii, jak szpital może służyć pacjentom tym post-covidowym, czyli tymi pacjentami, którzy pacjenci przeszli COVID i walczą jeszcze z powikłaniami. Jest ich bardzo dużo, bo obserwujemy ich bardzo dużo. I mam nadzieję, że uda nam się wypracować taki model, aby zdobyć finansowanie na rozbudowę oddziału zakaźnego o kolejnych 14 miejsc, bo przecież pacjenci zakaźni standardowo muszą być gdzieś leczeni, czyli wszystkie choroby zakaźne od AIDS, od wirusowego zapalenia wątroby, mają ograniczony bardzo dostęp do leczenia szpitalnego, do stosowania programów lekowych i taka inwestycja pozwoliłaby nam powracać do normalności funkcjonowania w szpitalu. Obecny niecovidowy oddział zakaźny to tylko 11 łóżek. Powikłania pocovidowe najczęściej dotyczą niewydolności oddechowych, stąd więc w planach znalazło się utworzenie w Bolesławcu specjalistycznego oddziału w tym zakresie. Ważną inwestycją jest utworzenie oddziału pulmonologicznego. Dzięki tutaj rozmowie z panem marszałkiem widzimy taką potrzebę, że w regionie brakuje tych oddziałów pulmonologicznych, a to są te oddziały, które stoją właśnie na pierwszej linii walki z pacjentami po-covidowymi. Cały zaś system obsługi również pacjentów covidowych uzupełni planowana rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego, który często jest pierwszym, na który trafiają chorzy. Te inwestycje wymagają oczywiście dofinansowania z zewnątrz, bo budżet szpitala nie jest w stanie ich unieść. My dalej będziemy wspierać te działania, które będą w konsekwencji służyć nie tylko walce z COVID-em, ale chyba wszyscy już w tej chwili mamy świadomość tego, że te pandemie będą co jakiś czas jednak, czy nam się to podoba, czy nie, i musimy się do tego przygotować, że będziemy mieli z nimi do czynienia. Bolesławiecki Szpital działa oczywiście w całym systemie badań i leczenia COVID-19, w którym na Dolnym Śląsku od początku pandemii nawiązano współpracę ze Służbą Zdrowia w Dreźnie. Na początku pandemii do tamtejszego laboratorium były wysyłane testy do oznaczania koronawirusa. Niebawem będzie to dotyczyć bardziej zaawansowanych badań. Teraz będziemy rozpoczynać współpracę z Uniwersytetem Drezdeńskim na badanie sekwencjonowania odmian koronawirusa, tak aby badać odmiany wirusa, czyli tą postać brytyjską, SRPA czy brazylijską. Trzeba na końcu przypomnieć, że dynamiczny rozwój bolesławieckiego szpitala w sferze opieki nad pacjentami covidowymi nie byłby możliwy, gdyby nie roztropna, jak się teraz okazuje, decyzja sprzed kilku lat o nielikwidowaniu tutaj oddziału zakaźnego. Wtedy wydawało się to mało istotne, ale teraz widać wagę tej ówczesnej decyzji. Bolesławiecki Szpital Powiatowy apeluje do pacjentów, by nie rezygnowali z usług poradni działających w szpitalu, gdzie potrzebne jest skierowanie, a gdzie nie. Między innymi o tym w wydarzeniach w skrócie. Bolesławiecki Szpital Powiatowy apeluje do pacjentów, by nie rezygnowali z usług poradni działających w szpitalu. Jest to 9 poradni. Można z nich korzystać, posiadając skierowanie od lekarza rodzinnego. Wyjątek stanowią poradnie onkologiczna i ginekologiczna, które przyjmują bez skierowań. Do każdej z nich trzeba się zarejestrować telefonicznie. Samorząd Dolnośląski realizuje program profilaktyki raka jelita grubego. Chodzi w nim o wczesne wykrywanie tego schorzenia. Pomocny w tym będzie prosty i szybki test, który będzie można wykonać samodzielnie. To test, który oznacza krew utajoną w kale, niewidoczną gołym okiem.
Jeśli wskaże on krew, to następnym badaniem będzie kolonoskopia. Osoby chcące wziąć udział w programie, po wypełnieniu ankiety uczestnictwa, mogą pobrać bezpłatny zestaw testowy do samodzielnego wykonania w domu. Dla bolesławian najbliższymi szpitalami, które w nim uczestniczą, są szpitale wojewódzkie w Legnicy i Jeleniej Górze. Skokowo wzrosła w środę liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Było ich 1174, czyli o 50% więcej niż dzień wcześniej. W powiecie bolesławieckim nie było wzrostu tej liczby i było to 8 nowych przypadków. W regionie w środę zmarło 21 zakażonych osób, czyli o 2 więcej niż dzień wcześniej. W powiecie bolesławieckim zmarły 2 osoby i obie na choroby współistniejące. Bolesławieccy policjanci zatrzymali 39-letniego złodzieja i 28-letniego pasera, który kupił od niego skradziony towar. A chodzi o kartony z chusteczkami nawilżanymi o wartości 3000 zł, skradzione z przewożącego je tira. Policjanci znaleźli przy tym w miejscu zamieszkania pasera 450 handlowych porcji narkotyków. Złodziejowi i paserowi grozić będzie po 5 lat więzienia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu zaprasza do udziału w turnieju online w sieciowej grze komputerowej League of Legends. Będzie to turniej o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławca. Rozegrany zostanie w najbliższy weekend 6 i 7 marca. Początek w sobotę o godzinie 10. Link do zapisów i regulaminu rozgrywek dostępny jest na witrynie internetowej MOSIR-u. Na Dolnym Śląsku odbędą się konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży. To pierwsza w historii Polski inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Konsultacje odbędą się 11 marca od 17 do 20 poprzez platformę Zoom. Link do wydarzenia zostanie przesłany osobom zarejestrowanym. Ostateczny termin rejestracji minie 9 marca. Rozpoczęty w poniedziałek dolnośląski projekt Senior Online ma na celu edukowanie starszych mieszkańców regionu w sprawach zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. W tej sferze niezwykle ważne jest bezpieczeństwo na drogach i chodnikach. Statystyki potrąceń na drogach i ulicach wskazują, że najczęściej ich ofiarami padają seniorzy. Szczególnie w miastach dochodzi do takich zdarzeń, gdy starsze osoby, nawet nie ze swojej winy, są potrącane przez poruszające się po ulicach pojazdy. To każe wziąć pod uwagę zasadę, która mówi o ograniczonym zaufaniu do innych użytkowników dróg. To, co musimy robić, to pamiętać o zasadach, o przepisach, o właściwym zachowaniu, ale też o tym, aby mieć pewien dystans do innych uczestników ruchu drogowego, bo nawet jeżeli my wszystko dobrze zrobimy, jeżeli patrzymy na wszystkie znaki, przestrzegamy wszystkich zasad, to może się okazać, że jakiś kierowca tego nie zrobi i w ten sposób zagrozi naszemu bezpieczeństwu. Bardzo ważne jest w tym kontekście to, by każda osoba piesza, która przemieszcza się drogami bądź ulicami, była dobrze widoczna dla kierowców pojazdów. To bowiem jest podstawą tego, by taki kierowca miał czas na odpowiednią reakcję na fakt pojawienia się pieszego na torze jego jazdy. Aby zadbać o to, by być widocznym na drodze. Elementy odblaskowe to taka część różnych przedmiotów w formie taśm, w formie różnych zawieszek, które możemy przekładać z jednego ubrania na drugie. Widzę często, jak panie na torebkach mają przyczepione taśmy z elementami odblaskowymi, jak breloki z kluczykami mają elementy odblaskowe. To wszystko jest, to o tym wszystkim Państwo pamiętacie, to wszystko mamy w domu, używamy. Natomiast ważne jest, żeby używać to też we właściwy sposób, żeby ten element odblaskowy, na który padnie światło z pojazdu, odbił to światło, aby kierowca widział z daleka, że gdzieś przemieszcza się pieszy. Nawet bowiem przy dobrym oświetleniu zdarzają się sytuacje, że pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy.
a tym bardziej wtedy, gdy pada deszcz, jest mgła czy szarówka. Noszenie na sobie elementów odblaskowych nie jest żadnym utrudnieniem, a w światłach jadących pojazdów są one znakomicie widoczne. Warto więc mieć je na sobie przy każdej okazji wyjścia na miejskie ulice. Za chwilę nadamy prognozę pogody dla Bolesławca na piątek. Po niej zapraszam do obejrzenia naszych powtórkowych programów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Wszyscy wiemy, jak ważne jest to, aby stan techniczny naszego pojazdu był bez zastrzeżeń. Dlatego w trosce o Państwa bezpieczeństwo oferujemy swoją pomoc w zakresie dokonania badania technicznego, przeglądów okresowych samochodów osobowych i ciężarowych, sprawdzania zbieżności oraz ustawiania geometrii kół. W Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów firmy transportowej Mirko dysponujemy najnowocześniejszymi urządzeniami diagnostycznymi. Wykonujemy naprawy bieżące samochodów ciężarowych. Na naszym terenie jest możliwość naprawy tachografów oraz ich legalizacji, jak również naprawa i montaż ogrzewania postojowego firmy Webasto oraz serwis urządzeń klimatyzacji w samochodach. Ponadto nasza firma świadczy usługi transportowe po całej Europie samochodami ciężarowymi o ładowności 25 ton. Świadczymy usługi pełnego serwisu olejowego, a także zajmujemy się wszystkimi problemami związanymi z ogumieniem samochodów osobowych i ciężarowych. Zapraszamy również do naszego sklepu z częściami i akcesoriami samochodowymi, także do wszystkich typów samochodów ciężarowych. W przypadku braku w obecnej chwili danej części sprowadzamy ją w ciągu 24 godzin zgodnie z zapotrzebowaniem. Nasza firma oferuje również recykling wszelkich pojazdów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 21 oraz w soboty od 8 do 17. W nocy z czwartku na piątek temperatura spadnie w Bolesławcu do 0 stopni Celsjusza. W dzień wzrośnie tylko do 4 stopni. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 70% w ciągu dnia. Zachmurzenie bardzo duże w nocy i małe w dzień. Nocą wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Ciśnienie atmosferyczne będzie w ciągu doby rosło. W południe wyniesie 1025 hektopaskali. Wiatr do 15 km na godzinę z kierunków północnych.